Cześć kochani, nazywam się Wojtek Pietraszek, zapewne mnie znacie i nawet nie wiecie, jaką mam frajdę dzisiaj wam przedstawić, jaką frajdę odczuwam po prostu przedstawiając ten sprzęt, o który widać, nazwę w tytule. Jak sami wiecie, staram się wam pokazać wszystko, co jest najfajniejsze i w miarę też korzystne cenowo. I tutaj, no, muszę przejść od razu do rzeczy, bo nie mogę się za bardzo rozpędzać. Patrzcie, o co tu chodzi. Headzik, jaki wam dzisiaj pokazuję, to jest Line 6 Spider 3 HD75. Podłączony jest do kolumny Laboga na głośnikach Vintage 30, V30 Celestion. Oczywiście te rzeczy tutaj to są akurat nieużywane w tym filmiku. Nic tu nie jest podłączone, bezpośrednio wpinam gitarkę do inputa w piecu. Dobra, ziomeczki kochane, jedziemy. Tutaj wpinam do inputa gitareczkę. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, kolumna ma łącznie 120 W, bo ma dwa głośniki po 60 W. Head jest 75. No i cóż to tutaj można zdziałać. No tutaj, jak widzicie, input mamy. Tu mamy drive, przesteruś, korektor, bass, middle, treble, głośność kanału, który akurat tutaj jeden z tych sobie obsługujemy. Dodatkowo mamy tak, dwa rodzaje efektów, czy dwa rodzaje, pod dwoma gałkami znajdują się po kilka różnych rodzajów efektów. Dlatego to jest tak zrobione, ponieważ możemy używać dwóch efektów naraz. Czyli w jednym mamy tak, chorus flanger, phaser, tremolo. W drugim mamy sweep echo, tape echo i reverb. No i ostatnia gałka master to jakby daje nam ogólną głośność samego heada. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy wejście na MP3. Fajne rozwiązanie w headzie takim, można powiedzieć, już koncertowym, no bo to normalnych wymiarów head i w ogóle bajer. Wyjście na słuchawki, czyli to, co właściwie mamy w takich kompach ćwiczeniowych. Z jednej strony to według mnie jest bardzo fajny plus, ponieważ tak jak na przykład mam w mesie, tam nie mam wyjścia na słuchawki, tam jedynie mogę sobie podłączyć bezpośrednio do kolumny głośnikowej i nie ma żadnych dodatkowych jeszcze wyjść. Tutaj jest phones, słuchawki oraz wyjście do nagrywania, czyli można bezpośrednio sobie wyjść do jakiejś konsoli, do jakiegoś komputera sobie podpiąć. Także no widzicie, bardzo fajne rozwiązanie. No i tutaj jeszcze wejście na Fuse Switch, czyli ten przełącznik nożny. Tu akurat jest taki śmieszny, no ponieważ to wygląda troszeczkę jakby to był gniazdko do telefonu, to żeby się nikt nie pomylił i nie podłączył sobie tutaj telefonu przez przypadek. Fuse Switcha jeszcze nie mam, będę go miał, to go ewentualnie pokażę. W każdym razie Fuse Switch tylko powoduje zmianę kanału, który mamy wybrany i zapisany. Odnośnie efektów. Muszę dokończyć to tłumaczenie. Tutaj jak widzicie, jeśli ktoś się nie zna oczywiście, jeszcze nie widział, przepraszam, nie to, że nie zna, tylko jeszcze nie widział tego rozwiązania, to tutaj informuję, że te takie srebrne, jak to powiedzieć, białe paski sugerują natężenie efektu, czyli na przykład jeśli mamy na początku danego tego paska, to jest na przykład tremolo. Zaraz wam puszczę na czystym kanale. Takie, można powiedzieć, mało inwazyjne. Jeśli sobie zwiększam ten... Teraz dałem do końca tego paska, więc... Także widzicie tutaj ten pasek jakby sugeruje po prostu moc efektu, czy intensywność efektu. A fajne jest, czyli tak, mamy z jednej strony mamy chorus,
Phaser Tremolo, a z drugiej strony mamy ten Echo, czy tam można powiedzieć tutaj no, delay, no nie wiem, oni tutaj... Czyli po prostu delay. Oczywiście jak mruga nam ta lampka, to znaczy, że możemy sobie ręcznie nabić działanie tego efektu. Na przykład... No i ostatni tutaj mamy River. Tutaj akurat się nic nie dzieje. Trochę może być dziwny dźwięk. A właśnie, dlaczego jest, jakby można powiedzieć, dwurdzeniowy ten, ten jakby panel z efektami? Ponieważ tutaj mamy, z jednej strony mamy takie efekty, które możemy sobie włączyć. Zwykle takie zrobione, że mamy jakiś z tych efektów, wybieramy i do tego możemy sobie dodać uzupełniający efekt z tej grupy. I tak zwykle to jest robione, że raczej rzadko się używa, powiedzmy, nie wiem, tremolo i chorus, bo one są akurat w tej jednej kolumnie, tremolo i chorus. Prędzej się używa tremolo plus reverb czy delay, albo chorus plus reverb lub delay, więc no tutaj to akurat jest tak fajnie skonstruowane, bardzo mi się podoba akurat to rozwiązanie, że możemy sobie połączyć te rodzaje efektów i tu mamy naprawdę duże możliwości, bo na przykład w niektórych, z tego co wiem, to w kombach też jest tak chyba zrobione, też są takie dwa panele, w tych takich już w o większy Spider 4, nie wiem czy to jest 30-watowe, nie wiem czy 15-watowe mają takie rozwiązanie. Jeśli się mylę, to mnie nie zabijajcie. W każdym razie bardzo to jest bardzo dobre, bardzo fajne. Teraz spójrzcie. O, nawet widać mnie w gałeczkach. Hello! Teraz zobaczcie sobie, jak tutaj mamy to rozwiązane. Mamy cztery, jakby można powiedzieć, kanały. Bardzo to jest fajnie zrobione. Foot switchem sobie zmieniamy, oczywiście przełącznikiem nożnym sobie zmieniamy te poszczególne kanały. Każdy z nich możemy oczywiście naturalnie zapisać, więc po prostu genialne rozwiązanie. Oczywiście no, to nie jest nic nadzwyczajnego, jednak jeśli patrzę z perspektywy osoby, która używała zawsze na przykład Messy, czy Marshalla lampowego Plexi, to była kopia na przykład, 1959 Plexi, to tam nie ma żadnej możliwości zapisu. Tam jedyne, co sobie można zrobić, to po prostu ustawiać na bieżąco na koncercie. Oczywiście to ma swoje uzasadnienie też, że ustawiamy w zależności od koncertu, w zależności od akustyki sobie ustawiamy, kręcimy sobie poszczególnymi gałeczkami. Tutaj oczywiście też możemy tak zrobić, ale jednak preferowane już ustawienie konkretne możemy sobie zapisać i bez problemu, bez stresu sobie możemy go załadować i się nie stresić i nie dziwić, co to się nam dzieje. Zaczniemy oczywiście od cleana. Nie wiem, czy nie za głośno, więc troszeczkę ściszę mastera. Ciekawa akurat opcja jest taka, znaczy nie wiem, czy ciekawa, czy nie ciekawa, że w klinie, jeśli kręcimy gałką drive, to się nic nie dzieje. Wyłączę tylko efekty, bardzo was przepraszam. O. Nic się nie dzieje, można powiedzieć, że no oczywiście, bo na klinie ma się nic nie dziać. Więc akurat można powiedzieć, że producent jakby tak zawęził nam pole działania poniekąd, bo moglibyśmy sobie ustawić cztery rodzaje przesteru super wypasionego, rżnącego dupisko, no ale jednak pod klinem sobie ustawiamy klina. Oczywiście efekty, które tutaj wcześniej pokazywałem, można sobie tu zastosować. Akurat ja mam zapisane z tego, co... O, nawet wam troszeczkę oddalę, uwaga. Jeśli w jakimś kanale nie ma żadnego efektu, to tu się nie świeci. Czyli tutaj też nie ma? Tutaj też nie ma żadnego. O, czyli tylko w klinie mam wprowadzone jakieś efekty, tak żebyśmy wiedzieli, że coś się dzieje, no nie?
Akurat jest reverb tylko, z tego co wiem. Tak jest zwykły clean, bez żadnego bajerowania. Oczywiście sobie mogę zmienić gałeczkami. Jakby aktywuję przez poruszenie, no nie wiem, to akurat ja sobie tak robię. O, tak mamy teraz, tak, tak, tak. Mam nadzieję, że widać gałeczki. O, te czarne kropeczki, to tutaj są. O. Włączę sobie na przykład. Dobra, na razie żadnego efektu nie włączę. Oczywiście tutaj mogę głośność samego kanału do zapisania ustawić. Akurat tu mam zminimalizowany, że tak można powiedzieć, master, więc ten kanał akurat teraz robi nam. Jest prawie też na maksa. Tu się akurat nie przejmujcie, to jest wszystko w porządku. Nie to, że ktoś sobie zaraz pomyśli, że Matko Święta, on ma tutaj na drugą, w pół do trzecią ustawioną i po prostu słabo słychać. Jak sobie mastera dam teraz na połowę, to już nam troszeczkę uszka nie wytrzymują, więc się nie przejmujcie. Nie wiem, jak odbieracie ten czysty kanał. Według mnie jest bardzo fajny. Naprawdę nie można nic zarzucić temu Line 6-owi. Może zacznę grać na nim na koncertach. Kto wie, no to jest całkiem możliwe rozwiązanie. Tak na przykład na środkową częstotliwość, na mid reaguje. Treble. Bas. Dam na minimum. Trzeba powiedzieć, że po prostu korektor reaguje tak jak trzeba. Naturalnie uwypukla wszystkie te częstotliwości, na których nam zależy, bez jakiegoś zbędnego, nie wiem, przejaskrawienia w jedną stronę, tak jak w niektórych wzmacniaczach mamy. W takim zakresie całkiem akurat, można powiedzieć, użytecznym, niekoniecznie zmuszającym nas do jakichś ekstremalnych, takich jakichś dziwnych dźwięków. No to sobie zobaczcie teraz tak, na przykład flanger. Czemu to mi nie miga? Kurde flaku. A może o to chodzi? Aha, może mruga jak jest ten, to pewnie wam skłamałem. Aha, czyli mruga jak. Znaczy świeci się lampka, jeśli mam któreś z tego. Czyli was pewnie zbujałem. No aczkolwiek no, jest to jakaś wskazówka, jeśli sobie tam powiedzmy włączamy i widzimy, że coś nam się tutaj świeci, to pewnie to jest włączone. No. Tu akurat się nie przejmujcie, bo to akurat mam od niedawna ten headzik. Dobra, jedziemy teraz z efektami, czyli flanger. Jakby chorus flanger, dwa w jednym. Jak dla mnie to naprawdę rewelacyjnie brzmi. Jak na cyfrę, jak to zaraz ktoś może powiedzieć. Teraz phaser.
tutaj można wyczuć nawet takie delikatne pyknięcie, jeśli, o, załóżmy, zagram. Jeśli ktoś nie wie, gdzie się zaczyna jedno, gdzie zaczyna drugie. Czy kończy jedno, a drugie zaczyna. Najszybsze fazowanie, że tak można powiedzieć. Teraz tremolo. No widzicie, tutaj całkiem sporo fanu jest. Teraz ten drugi poziom, można powiedzieć, efektowy. Sweep echo. Widzicie, zachowuje się śmiesznie. No naprawdę inspirujące, można powiedzieć, doświadczenie. Kurde, no szczerze powiedziawszy, rozwala mnie to. No, naprawdę powoli zaczynam nie móc wyjść z podziwu do tego wzmacniacza. No.
Tu bez tego jakby, nie wiem, sweep, nie wiem jak to powiedzieć, tam było jakby takie... Takie mua, mue, tak jakby, nie wiem, skaczku jakby. Lepiej się znający zaraz mi powiedzą, z czym to było, więc czekam na komentarze. Na przykład jak mam tutaj na maksa właściwie ten efekt, to ten pierwszy dźwięk powtórzony jest jakby taki najgłośniejszy. Z kolei jak tutaj mam, to jest tak bardzo delikatnie. Jeśli teraz zwiększę tempo, to powtórzenie jest tak blisko, że właściwie... bardziej wyczuwalne. Jeśli jednak z kolei uderzę w takim tempie, przejdźmy do reverbu. Tutaj w reverbie świeci nam się światłem ciągłym.